Targi pracy na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Tłocznie i gwarnie zrobiło się w holu pierwszego piętra głównego budynku dydaktycznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W środę 26 października odbyła się tu kolejna, 14 już edycja Targów Pracy. Impreza organizowana w Akademii od wielu lat wiosną i jesienią cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony wystawiających swoje oferty pracodawców, jak i osób poszukujących pracy. Rynek pracy staje się coraz trudniejszy, zwłaszcza dla absolwentów szkół wyższych. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że absolwent szkoły wyższej znajdzie zawsze pracę. Teraz się okazuje, że tak nie jest. My musimy wobec tego naszym studentom i potem absolwentom pomóc. Przede wszystkim dostarczyć informacji, co dzieje się na rynku pracy, jakie są oferty na rynku pracy. No i po to organizujemy te targi. Organizatorem targów, których ideą jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom poszukującym pracy, ale także promocja przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, jest Biuro Karier ATH. Wielu pracodawców zapewnia nas o tym, że chętnie pozyskuje tutaj naszych i studentów, i absolwentów, ale też osoby z regionu. Studenci, absolwenci to głównie starzej praktyki, w okresie kształcenia jeszcze. Natomiast jeśli taki student czy absolwent sprawdza się podczas stażu, to oczywiście jest chętnie zatrudniany w firmach w naszym regionie. O zainteresowaniu imprezą najlepiej świadczy fakt, że choć formuła targów przewiduje ustawienie 40 stoisk dla pracodawców i instytucji związanych z rynkiem zatrudnienia, tym razem organizatorzy musieli powiększyć przestrzeń targową o kilka dodatkowych stoisk.